Czy brak skinów Cię dobija? Zmień to i weź udział w kalendarzu, w którym do zgarnięcia są skiny o wartości około 500 zł. Wybierz wolny numer od 1 do 40. Zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! No i mamy nowy evencik na CSGO Skinsie, oczywiście evencik wielkanocny, mamy tutaj kilka nowych skrzyneczek za m.in. no 4,20 zł, więc myślę, że będzie to jedna z moich ulubionych tutaj skrzyneczek eventowych. No ale zobaczmy, 12,60 zł za 3 takie skrzynki, zakraćmy sobie kilka razy na szybkim trybie, zobaczmy oczywiście co nam się uda tutaj zdobyć. No mamy Face7 na czerwonego, więc no taki czerwony skin z profitem, no myślę, że jak najbardziej spoko opcja. Do trafienia Vulkan, parę noży, no całkiem sporo sympatycznych skinów. Sympatyczne skiny również są do wygrania w kalendarzu u mnie, więc jak chcesz wygrać, to oczywiście sub dzwonę, łapa w górę pod filmem, komentarzyk napisz oczywiście pod filmem, dołącz na Discorda i co? No i już jako do Crocs na CSGO Skins, jak jesteś tam pełnoletnim, loguj się z niego, żeby przełączyć klasz, oczywiście magiczny plusik i wpisujesz kodzik Crocs i przez Wexy, który daje ci skrzynkę na start za free i 10% więcej do każdej wpłaty, a kodu możesz używać dowoli przed każdą wpłatą. Zobaczmy dalej tą skrzynkę. Fajne, że tak powiem, design tych skrzynek. Tam ta pierwsza skrzynka taka, wiesz, taka trochę na śmigu z dyngu. Tutaj taka właśnie koneweczka, więc spoko tutaj jak najbardziej rozwiązane. Lecimy dalej. Mamy AWP, wydajemy 25 na tą skrzynkę. Budżet mamy, no, jeszcze całkiem spory, więc na skrzyniecki będzie bardzo, bardzo, bardzo dużo skrzynek będzie można otworzyć, tak? Więc zobaczmy dalej, 24, jeszcze z kilka razy sobie zakręćmy tą skrzynką i P90, otwarcie kolejne, 20, no i tutaj będzie lipa, 14 zł. Kolejna skrzynia Blossom Case, 16,80, więc tutaj już idziemy do góry, tak, i tutaj już naprawdę skiny są, no, mocarne. 71 zł dostaliśmy, 20 zł na plus, 50 zł, 40 groszy wydajemy na 3 takie skrzynki. No ale patrzcie, do trafienia co my tu mamy, no mamy Aoponitazi, mamy Dopplera jakieś, mamy te rękawiczki, mamy USPA, który jest w ogóle w kontrakcie na AWP Fejda chyba, z tego co pamiętam, no i rękawiczki Vice oczywiście, wisienka na torcie, więc skinów naprawdę bardzo dużo tutaj fajnych jest do trafienia, znowu fajny tutaj proficik, tutaj 37 zł zaledwie z tego otwarcia, więc no zobaczmy, czy jakiś tutaj z tych topowych skinów jest tutaj, że tak powiem, w naszym zasięgu, no bo szansa oczywiście na te skiny jak najbardziej jest. Ile w ogóle kosztuje teraz ten USP? Na... Wow, 1000 zł factory new. No, powiem wam, sporo. Ja pamiętam, jak kiedyś robiłem kontrakt na WP Hydra, nie wrzuciłem go finalnie, to chyba 300 zł od sztuki, pamiętam, wtedy wyjmowałem te USPy, no ale no wiadomo, jak teraz te skiny wyglądają, tak? 52 zł, lecimy oczywiście dalej, 43. No jeszcze z parę razy sobie możemy jak najbardziej zakręcić, no ale skrzynka nie oddaje jakoś mega tragicznie, tak? 45. No i ostatnie otwarcie daje nam 31 zł. Idziemy teraz na Bunny Case, 33,60. No i patrz, no tak mówiłem o AWP Hydra, znaczy nie Hydra, tylko Fate. No i tego Fejdzika mamy tutaj do trafienia, tak? Więc no jest tutaj, jest potężnie, zobacz, no Gamma Doppler, rękawiczki, kolejny Gamma Doppler, Huntsman tutaj. No i zobacz, jakie tutaj piękne tutaj rifle mamy, meczkę, dwa kałaszki. No naprawdę, no jest w czym wybierać, tak? Jest tutaj Prince Rim, też USP, 133 zł. 33 zł na plus, setkę wydajemy na trzy takie skrzyneczki. 187, no tutaj w ogóle bardzo ładnie sypnęło. Kałach Neon Revolution, bardzo fajny kałach swoją drogą. 52 zł, 142, no. No powiem wam, że ta skrzynka, no... No umie coś tutaj rzucić. Zobaczmy dalej, 43 zł. Tutaj niestety nie ma nic. Jest kalaszek, 105. Patrzcie kolejne, nic. Patrzcie kolejne, również nic. No i dalej, co? Princeton pierwszy. Więc jest to otwarcie na plus. Ojejku, to 17 zł, więc bardzo dużo na minus. No ale ten kałach znowu tutaj nas ratuje, tak? Zobaczmy, ile ma on kasy. 2800. No dobra. Aż takiej tragedii nie ma, jaka mogłaby być, tak? Zobaczmy dalej. 51 zł. No spróbujmy. O! Dwa kałaszki, ładnie. Oczywiście jeszcze zdobywać możemy sobie punkty eventowe, otwierając te skrzynki eventowe. A punkty eventowe oczywiście w evencie możemy sobie wymieniać na skiny za free, jako taki bonusik. 111. Spoko. Lecimy dalej, no, no tutaj może być ładnie, 170 zł, bardzo ładne otwarcie, no ale szkoda, że tutaj nie możemy trafić właśnie na jakiś tutaj, no z tej pierwszej półki nie mogę powiedzieć, że nic nie trafiliśmy, bo trafiliśmy tego USPA, no ale ja tu liczę, wiesz, od tego Huntsmana dalej, tak, 137 zł,
Ostatnie otwarcie będzie w tym momencie. No i zobaczmy co na koniec. Dwie meczki, AWP, otwarcie jak najbardziej na plus. Ostatnia skrzynia, no 42 zł. No tutaj już musimy trochę wydać, no ale zobaczcie jakie skiny tej możemy dostać w zamian. No zobacz, Good Night Lore, Karambit, oczywiście Lore, no i M9 Tiger Tooth. 126 zł za 3 otwarcia, dostajemy na start berety i dwie petki, więc takie otwarcie, no niezbyt tutaj, że tak powiem, do mnie przemawiające. 139 zł, więc jest to delikatny profit. Aquamarynka zawsze na propsie, no tylko troszkę lepszy stan tu by się przydał i mógłbym to wtedy wziąć z pocałowaniem rączki, tak? Jakby to był jakiś, nie wiem, tested. Minimalware, może Factory New, no to wtedy jak najbardziej, tak? No ale nie tak, no, ale no nie tak. No nawet Well Worn jest coś tutaj warty. No ale te Battle Scaredy to, no niby oddaje, tak? Niby oddaje, ale to nie jest to. No zawsze można lepiej dostać, tak? Więc po co celować te niższe pułapy? Ej, patrz jak tu ładnie oddało! Ej, meczka za 250 zł. Fajnie, fajnie. Otwarcie kolejne. 126 zł, przypominam, wydajemy na jedno takie otwarcie, więc no fajnie by było tutaj trafić właśnie coś z tej wyższej półki, co, że tak powiem, ta skrzynka oferuje. No póki co, niestety to przedsięwzięcie się nie udało. Chociaż nie, no udało się, no w sumie z pierwszej półki mamy tą meczkę Golden Coin, więc no nie ma co narzekać chyba, tak? Nie ma co narzekać, no ale zawsze mogło być lepiej, tak? Zawsze mogło być lepiej. Wcale nie musi, ale mogło być, tak? Więc no tutaj trzeba, no... No, ja się nie poddaję, tak? Ja się nie poddaję, może w końcu uda się. No ale trzeba się też liczyć, rzeczywiście, no... No może być tak, że mi odda, ale może być tak, że zaraz mi wszystko zabierze. Dlatego ja tutaj jakoś się kontroluję, tak? I wiem, kiedy przestać. No to idę na case battle. No i na tych batelkach wtedy, no, tą skrzyneczkę możemy sobie wrzucić, tak? Z 10 sztuk, myślę, że możemy do tego sobie na koniec dorzucimy Luxuriosa. No i taka batla, stary, no to jest batla, kurczę, wydaje mi się, warta dzisiejszego filmu, tak? Tylko trzeba tutaj oczywiście zdobyć coś z tych skrzynek eventowych fajnego. Pizgamy się z botem Adrianem, z botem Addiksonem. Zobaczmy, jak ta skrzynka tu się popisze na tych batlach. Może to jest tak, że wiesz, że w otwarciach normalnych nie oddaje mi nic, a tutaj na batlach, wiesz, zaraz jakieś karambity zaczną lecieć, albo inne M9. No, wszystko jest możliwe, wszystko jest możliwe. Mamy Famasa, dwie dyszki z 15 zł. No, póki co, dostajemy na dziurę. Ile ta, no, okej, 26 zł. Nie pamiętam w ogóle, tak szczerze, tak legitnie, nie pamiętam, kiedy grałem ostatnio MP5. Ostatnio trochę do CS-a wróciłem, trochę nawet bardzo i troszkę, że tak powiem, przytryhardowałem sobie i wbiłem w końcu rangę na premierze. I kurczę, powiem wam, że forma jest, no tam naprawdę, jeden chyba tylko mecz na 5, nie otwierałem starej tabeli, no naprawdę, 25-30 fragów to już norma, stary, no więc... Kroko w formie w końcu, tak? Kroko w formie. W końcu do Counter-Strike'a wracam. No ale, no, jak wracać, to z jakimiś fajnymi skinami, tak? No bo tutaj, kurczę, ta batla. Przegrywamy stówką. No ale właśnie po to dałem Luxuriosa na koniec, że właśnie może zmienić on na samym końcu oblicze tej batli. No i zobacz, są 1700 zł. No ja się spodziewałem, ty się pewnie nie spodziewałeś, stary, co? Zwątpiłeś, jak już zacząłeś, no nic mnie, no stary, nie mało, żeby Kroko wyszedł na plus z tej bitwy. A tu widzisz, no tutaj wuja wie co zrobić, żeby ładnie zakręciło tutaj dla mnie. 4 skrzynki Royal na koniec tego filmu, znaczy na koniec, no jak siądzie, to coś może tutaj jeszcze wykminimy. No ale, znaczy, no nie można najgorszych scenariuszy zakładać na, że tak powiem, tutaj tą bitwę. A no to już chyba teraz możemy, co? Tak kurczę, nie no, ten etat parakord, tak kurczę. Już widziałem, nie wiem czemu, ale już wiedziałem po prostu, że on poleci. Tak zobaczyłem go kątem oka, jak go roluje na początku i już widziałem, o nie, tu się coś złego wydarzy, ale czekaj! Oj! No, last case. No to... No i... Oj! Ej, co się stało z skrzynką Royal? Ej, ona zawsze tak dawała? Czy co tu się z nią stało? Co? Ej, ten Bowie zawsze był w tej skrzynce i ten parakord? Czy tu jakieś zmiany, stary, poleciały? Ta skrzynka naprawdę zawsze tak od... Jedno otwarcie, stary. A dobra, no myślę, że to jest 1000, no ale... I tak jest plus, stary. No, powiem... Robi wrażenie. No ten USP już troszkę mniejsze wrażenie zrobi. No chyba, że jakiś Factory New Start Track. 250. No okej. Okay. No jak mamy więcej, stary? Jak mamy więcej teraz?
No to wiesz, ametyścik na farta, no w końcu spadnie mi jakiś szafir. No nie jest to szafir, no ale jest kosa przynajmniej. Ale otwarcie to będzie na minus. Na minus, delikatne, ale minus. Przejdźmy teraz do zakładki eventowej i ustrzelmy sobie skina. Czyli takie balony przybijamy, jak na śmigusa, dingusa. No dobra. Ej! Teraz zuspa strzelanie z kałacha. Okej, spoko. Taki tłumik teraz. Okej, otwarcie kolejne. Kurczę, powinno być zrobione tak, że masz jakby kilka jakby progów jakby wyboru za te punkty, nie? Że strzelasz sobie za 400, potem dajmy na to 800, 1600 i tak dalej, nie? I z każdym tym masz lepsze skiny. No bo strzelać tak za 400 punktów i skiny po jakieś 2 zł dostać, to wiesz, tak trochę dla mnie średni dilmo. No zobaczmy, król wzgórza, aha, czyli patrz, możesz sobie wygrać fajne skiny tutaj, zdobywając te punkty, tak? Więc jak nie chcesz sobie wymieniać na skiny, no to możesz sobie tutaj je zbierać, tak? No ja mam, ile? 79 tysięcy? Ej, wow, to mi daje pierwsze miejsce. No dobra, spoko. No ale ja sobie tutaj lubię jednak z losem trochę, wiesz, sobie, jakby to powiedzieć. No lubię sobie z losem po prostu zagrać po prostu w grę, tak? Gdzie to się klika, żeby to mi rzuciło? Czy ja coś nieumiejętnie robię, czy co? Nie chcę mi... No, ej, no patrz, no nie chcę. No czekaj, jeszcze raz. 79, 365. No jak minimum 100? No przecież... No czekaj, czy ja jestem głupi? Aha. Aha, i tyle mogę? A tylu nie mo... Minimum 100, no przecież jest minimum 100! Ej, czy ktoś jest w stanie mi... No nie wiem, o co chodzi. Naprawdę? Nie wiem, może jakiś jestem nie ten? 15 zł. No okej, i patrz, jeszcze raz. Aha, czyli co, nie mogę po 10 tysięcy na przykład? Nie, no mogę. A po 15? Też mogę, dwa... O, 55 nie ma. Nie wiem, co się dzieje, naprawdę. Dobra, 45 tysięcy, 66. Dostaliśmy. O, i patrz, teraz pokazuję, że tyle nie mam, nie? No ale ja dalej mam 16 tysięcy. 365. O, i teraz mogę. Dobra. Wyzerowaliśmy się z tokenów. I mamy 4 koła, stary. Mamy 4 tysiące. No powiem tak, jakby z tego jeszcze udało nam się dzisiaj upolować, no taką jedną piękną, kurczę, no nie smoczycę, ale również śliczną AWP Desert Hydra, no to byłoby naprawdę... No byłbym ukontentowany już na dzisiejszy film. Wtedy te ściki eventu jak najbardziej oceniłbym na plus. No ale zobaczmy, no wszystko, że tak powiem, zależy od tego battla, tak? Jak tutaj dla wuja spadnie AWP Hydra, no to wuja będzie się cieszył. Fajna AWP w ogóle, miałem ją przez... nie pamiętam, czy aż tak długo, ale miałem. Jedyna AWP, stary, jakiej nie miałem z tych takich topowych, tych wiesz, jakieś Dragon Lory, Gangniry i tak dalej, to Meduza. Nigdy nie miałem AWP Meduza. Albo może przy... Nie, no nie, na pewno nie miałem. Nigdy nie miałem AWP Meduza, stary. Miałem Dragon Lorkę, pamiętam kiedyś, wypłacaliśmy nawet. Miałem Gangnira bardzo długo, moja piękna AWP, która... A... Piękna AWP, która ma bardzo, że tak powiem, smutną historię. AWP, jaka jeszcze tam jest? No jest ta Hydra i nie pamiętam, co jeszcze jest takiego fajnego. I Prince. A to Prince'a chyba też nie miałem, albo miałem? Nie wiem. Ale no, bitwa wygrana, 10 tysięcy, więc... chyba mogę się cieszyć, tak? Dziękuję serdecznie za oglądanie. Zakręcę sobie jeszcze na koniec ametyścikiem. I co? Bierzcie udział w kalendarzu, używajcie kodu Croxy, bo kod Croxy oddaje, tak? 10% za każde płaty i skrzynka na za free. Trzymajcie się, siema!